Hej, witajcie moi drodzy, z tej stronki na przed nami kolejny odcinek z The Cave'a. Słuchajcie, mam parę pomysłów, będę je aktualnie aktualizować. Aktualnie będę je, że tak powiem, spełniać. Po pierwsze, odkręcamy to. Po drugie, idziemy tą babką tu na dół. Nie mam się tam dostać. Ale jakbym to zrobił od góry? Może to od góry przejdzie. Weź tak pójść. Ty idziesz tutaj. Wieśniak, woda. Podróżniczka w dół. No. Jeszcze raz. Weźmy to kurde podróżniczką, walknijmy. Come on, ja chcę tu zebrać. Chociaż to chyba nie jest znaczek żadnej z naszych postaci. Chociaż mogę się umylić. Spróbujemy jeszcze raz. No nie. Niestety nie zbierzemy tego. Mniejsza o to. Tą kość sobie na razie zostaw. Jestem w sumie ciekawa, do czego mi ta kość będzie potrzebna. Ale w sumie jest pieseł na górze, nie? Jest pieseł na górze. Wiecie, o czym myślę? Tu są beczki. Tu są beczki, a tam jest lawa. Może jakoś od temperatury powietrza, czy od czegoś, bym te beczki podjerała i ją, kurczę, spuściła, bo tam jest, wiecie, taki spad, nie? Żebym tą beczkę spuściła i ona by wtedy może tutaj doleciała, one by wybuchły. Zostawmy to może kawałek dalej, jakoś by wybuch coś zrobił. Mam nadzieję, że ta beczka doleci. Chociaż nie, czekajcie. Weźmy ją od drugiej strony, bo mi trzeba będzie pchać. Widzicie, że to zadziała? Kurwa! Pchaj, 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 wiesiek, pchaj! Poziom. No kurwa. Za daleko są rozstawione. No. Macie. Mam nadzieję, że to może tu się spuściła nam kolejna beczka, tak. Spuściła nam się beczka. nie było tematu. Tą teraz pchamy tu dalej. Ona gdzieś dotąd doleciała, nie? Co ja robię? Teraz tą. A ty co byś chciał, książę? Poczekaj chwilkę. Pan cię tutaj robi ważne rzeczory w grze. Tu, tutaj. Może? Może to pyknie? Już teraz wiemy, że mamy szansę, wiecie, to wyrobić, to po pierwsze. Koteł, do widzenia. Dobra. Fuck. Zawsze zapomnę trzymać to E. Dobra, puść. Może to pyknie. Kurwa, za daleko. Sorry, koteł. Boż. Teraz to
sondeczko będziemy wciągać. To będzie ta druga. Nie wiem, może tak. Jeszcze troszkę. Może tak będzie ok. Ciężka sprawa wam powiem, wiecie? Bo tutaj trzeba bardzo. A weźmy tak, kurczę, przesunę bardziej w tą. Wtedy może jest szansa, żeby cię pierdyk nie wysadzi. Dobra, nie. No, Jezus. Trzymaj E i ciągnij. Widzicie, pomysł jest, tylko z wykonaniem gorzej. Puść. No. Jeszcze kawałek jeszcze? Niech to zadziała. Czy to nie można na przykład tego zgasić? Długa piezga. No nic, ale możemy w tym momencie bliźniakami wajchnąć wajchę. Wiśniaczkiem pociągnąć łajbę dalej. Na tą naszą chyba już platformę, wiecie. Ciów do góry. Aha, puść. Wiśniaczek, może zanim się usadzisz, to wiesz. Ale teraz się usadź. Kropa, co ty robisz? Kropa, co robisz? Dobra, to nas tu trzyma, więc możemy sobie wipe. Tak. Czajcie, że są trzy miejsca. Czekajcie, bo on coś chciał od pieseła i on spierdzielał przed papugą. Mamy żarło, mamy tam te krakersy. Czy pieseł żre krakersy? Pieseł pewnie żre krakersy. Idź mi stąd, pierdzący kocia. Może spróbujmy papugę, kurde, złapać. Zobacz. Chyba nie. Mam papugę! To jeszcze trzeba coś zrobić z piesełem. Kto będzie miał teraz bliżej po kości? Bliźniaki chyba. Gdzie ja tą kość zostawiam tutaj? Kość. To w sumie bliźniaki też tak możemy posłać, będzie szybciej. No. Dobra.
Nie wiem, czy wiecie, co chcę zrobić. To papuga uczy się danych dźwięków, nie? Nie ogarniam tego. On już szczeka. Dobra. Myślę, że nie zadziałało tego. Nie mówię. You wait here and I'll be back in a flash. Don't leave without us. Spanky gets his own seat, so someone will need to swim. Let's get a move on. I've shut off the stove and stopped the paper and I'm not forgetting anything. Time to shove off and get back to civilization. Oh, this is here to me. Watch, guys. To są pluśniaki. Dobra, dobra. W sumie bardzo dobrze, że umarłyście. Ty wskakuj. Dobra. Wieśniak, pchaj. No, ale pchaj. I'm a lawyer, but maritime law clearly allows for the abandonment of annoying hermits. And really, the stranding of a lone hermit pales in comparison to what we've seen from these three so far. I do wonder if any lessons have been learned this evening. Maybe by you and me, but I fear not by them. Well, we shall see soon enough. Ach, jak przyjemnie, płynąc łódką wzajemnie, gdy szumi, szumi woda, a ryby nie próbują wpierdolić nas, i przed nami wodospad, i zaraz, kurwa, wszyscy umrzemy! Dobra. Well, you took long enough. I was gonna send out the search party, but they're still looking for the last group. You didn't happen to run into an annoying clown, did you? Nah, it doesn't matter. We just got a new shipment of trinkets that should satisfy your every desire. But I can't give them to you without suitable replacements. So, take this giant novelty-sized key, again, and open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. We close at 5, so you might want to get a move on it. Ogólnie czajcie bozę, że jesteśmy w miejscu, gdzie zaczynaliśmy grę i znowu mamy otworzyć bramę dla pracowników i znowu mamy mu przynieść rzeczy do gift shopu. I nie chcę was martwić, przy okazji martwić siebie. Ale mnie to troszkę wygląda jak... jak końcówka serii? Tu już nie mam przejścia dalej. Czy my tutaj w ogóle coś możemy jeszcze zrobić? Tutaj nie. Szczerze mnie to zdziepko martwi. O, tutaj sobie teraz możemy przejść na lajcie. Lawa. Nie fajno. Ale tu jest misiaki, pamiętajcie o jednym, że nawet jeżeli to się okaże ostatnim odcinkiem,
to i tak zostało nam jeszcze pokoje dodatkowych osób. Ja powiedziałam, że chcę mieć tą grę na 100%, więc ja ją sobie na 100% przychodzić będę. Ty się ciesz, a ja ci podpierdałam. Tak, także ja tą grę na 100% przechodzić będę i... Ciebie już możemy w sumie tutaj postawić, ponieważ... O, nie, widzę z mankusza, dobra. Tak, puść. Także tutaj się oczywiście niczym martwić nie musicie. Tu by nam się kuźwa przydał wieśniaczek, ale on też przypomnę. Tak naprawdę to co zrobiliśmy, nie? Na początku pan od wózeczka, teraz pani od... Czy pan od tych... od kartów, teraz pani od potworka. I pozostajemy tu przy bliźniakami zobaczyć, co to jest na górze. Co my tam jeszcze mieliśmy? Albo pustelnik tutaj będzie. Co tu jeszcze może być? I tak naprawdę chyba tylko pustelnik, bo reszta tak jest. Podjebać mi psa do gift shop. Wiecie, o co chodzi, że reszta naszych przygód to były te dodatkowe historie. Czyli gra z jednej strony nie jest za długa. Wieśniaczek. Kurwa. Też w sumie pewnie i tak wystarczy dojść jedną osobę, no dobra. Szkoda tak bez wieśniaczka. Ale powiem wam szczerze, że gra bardzo mi się podobała. Jeżeli to jest koniec. Jak mówię, nigdy nic nie wiadomo. Zdążyłam się już przywiązać do tych moich też. Splendid! That will look nice on the shelf. Hey, it's not stealing if they didn't see you take it. Am I right? Here you go! Co, i na razie mogę iść tylko nim? Trochę tego nie ogarniam, ale spoko. Czajcie długość tej drabiny i to, że się pniemy w górę. Mamy achievement. Wyszliśmy wieśniaczkiem. You've outdone yourself on this one. Taking the thing someone else desires most was a stroke of genius. Enjoy! Dostali pudełko trutki. Okej. No ale złote, nie? Okej. Powiem wam szczerze, że fajnie. Że mi się to podoba. Dobra, obejrzymy może historię bliźniaczków od samego początku, tak? Poznaliśmy ich jako szczęśliwą rodzinkę, gdzie zaczęli zabijać swoich rodziców w taki dość niefortunny sposób. W końcu wpadli na pomysł, żeby ich otruć, dolali do zupy. Usiedli do rodzinnego obiadu. Aha, mam jeszcze obrazek dalej. Chwila! Także oni sobie jedli. Oni też to zjedli. Cała rodzina umarła. Sorry, przetwarzam to. Tak. Wieśniak poszedł wyrywać dupę. Zdobył dla niej misia, którego chciała. Wrócił, ona już była wyrwana. Więc spalił całe cyrki okolice. Bliźniaki robili psikusy rodzicom, w końcu zrobili taki psikus, że zabili się wszyscy i razem umarli. Kolejna szczęśliwa historia.
Here you go. Jak się zakończy historia pani podróżniczki w czasie, która gdzieś tam była chyba wkurzona na pracowników, o ile dobrze pamiętam? W sensie współpracowników czy coś takiego? Co dostaniemy po wyjściu na górę? No idzie trochę szybciej. Dobra. Aha, i ona, tak. Kojarzycie ten motyw, że ona przyjechała, tak, do roboty i ją wkurzał cieć. Więc, niewiele myśląc, cofnęła się w czasie do jego przodka i tak jak zresztą było w grze, go zabiła. Tylko jak wróciła do przyszłości, były tego pewne konsekwencje, co widać. Well, you might think of this evening as a failure, but it was not. True, our friends did not learn the lessons they were meant to. They are destined to choose a path that can lead only to misery and disappointment. Not to mention a few lawsuits and possibly an embarrassing reality TV show. But I know you will leave here tonight with a new perspective on the choices to come. Someday, you yourself shall explore my mysterious depths. And when we meet again on that journey, I am confident you will make the right decisions. Because I am the cave. Tak do przewidzenia i tak przy okazji epickie. Napisy końcowe, tak. Znaczy dużo tych napisów końcowych nie ma. A nie, jednak są. Dobra, słuchajcie. Cóż, krótka, na szybko ocena gry, przynajmniej jak do tej pory. Jak mówię, będą jeszcze odcinki z dodatkowymi pomieszczeniami dla poszczególnych osób, którymi nie miałam okazji grać. Tam nam zostało bodajże jeszcze 4 chyba osoby. Chyba 4. Więc z nimi również będziemy te pokoje odkrywać. Słuchajcie, Misaki. Szkoda, że nie obejrzałam całej historii Wieśniaczka, no ale to mniej więcej wam skróciłam. Jeżeli chodzi o grę, nie za długa, przyjemna, z jednej strony nieskomplikowana, z drugiej strony trzeba pomyśleć. Dawno się... Znaczy może nie tak dawno, bo ostatnio nagrywam Saints Row i w nim się świetnie bawię. Ale ta gra jest taka przyjemna i bardzo odprężająca i powiem wam szczerze, że u mnie ma ocenę 9 na 10, to takie nawet 9 z plusem. Po pierwsze, muzyka zajebista, totalnie klimatyczna, totalnie miażdżąca tyłek. Po drugie, postacie, każda ma swoją historię, każda ma osobny pokój, tak? Jest pomysł, jest zbieranie tych wspomnień, jest układanie tego wszystkiego w całość przy jednoczesnym zwiedzaniu jaskini, tak? Co tutaj głównie jest też właśnie historią, że tak powiem, opowiedzianą i to wszystko jest w jakiś tam sposób połączone, tak? Co jest również moim zdaniem bardzo fajne. Po drugie właśnie wybór tych postaci, że możemy sobie dobrać postać, jaką sobie tylko chcemy, każda ma jakieś tam swoje umiejętności. Co jest bardzo fajne i też właśnie tak jak ja mam teraz, że pomimo tego, że grę już skończyłam i ukończyłam historię, to ja wiem, że ja ją jeszcze przejdę co najmniej 2 razy, żeby te wszystkie postacie ogarnąć, tak? Także zachęca do ponownego grania, więc z niej ona jest teoretycznie krótka, ale tak naprawdę myślę, że wystarczy mi na dłuższy czas. Graficznie totalnie klimatyczna. Totalnie klimatyczna. Także, misiaki, jeżeli, nie wiem, jeszcze, myślę, że jeżeli obejrzeliście tą serię w całości, to jesteście przekonani do tej gry tak jak ja. Ja mam nadzieję, że seria wam się podobała. I co? I standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane, pozdrawiam was z kina, trzymajcie się i cześć!